Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z Ale Browaru. Ale Browar od czasu, jak weszli do nowego browaru, to się rozhulał. Pojawiają się coraz to nowe rzeczy. Jakiś czas temu był bardzo dobry White IPA o nazwie Hula Hop. Teraz zapowiedzieli... Co nie zapowiedzieli? New England IPA? A w międzyczasie pojawiło się Milkshake Pale Ale. Nazywa się Shake the World. Mamy tutaj jakąś taką bogini hinduską, czy jakąś taką czarodziejkę, jakąś zaklinaczkę hinduską, która ma jakieś takie, jakąś szklaną kulę, czy to jest jakaś kula, no nie mam pojęcia. No, mieli gorsze etykiety, więc to nie jest ten. No, ciekawy tutaj efekt robi ten kolor, taki kojarzący się z jakimś właśnie shake'iem, czy z jakimiś takimi lodami zap, czy z jakimiś tymi lizakami. Co to jest? Milkshake Pale Ale. Sprawna kula to podstawa. Na długo przed premierą to piwo wpadło mi w oko. Pomyślałam sobie, laktoza, wanilia i australijski cascade o grapefruitowym charakterze. To pale ale wstrząśnie światem lub przynajmniej go trochę osłodzi. Ekstrakt 12, alkohol 5. Składniki: woda, słody, pilzneński pszeniczny. Pilzneński i pszeniczny, i płatki owsiane, chmiel cascade Australia, laktoza, wanilia, drożdże US 0,5. Goryczka na mniej niż połowę, słodycz na mniej niż połowę i moc też na mniej niż połowę, czyli takie troszkę poniżej, tak? Spróbujmy. Ostatnimi czasy jest to dość popularny trend, czyli IPA z laktozą i jeszcze z jakimiś owocami albo z jakimś smakiem dodatkowym, czyli właśnie takie nawiązanie do milkshake'ów. Tutaj oczywiście nasuwa się kultowa scena z Vincentem Vegą i Mią Wallace, którzy, prawda, próbowali shake'a za $5. I to ich szokuje. Zobaczcie, dzisiaj $5 to jest 15 zł, no powiedzmy, że tam trochę więcej, no bo on podrożał ten dolar. Jest tam prawie po 4, no niecałe 4. No i u nas też takiego milkshake'a, podejrzewam, można kupić. Jaki to jest? Jaka Ameryka w Polsce? Hopheads of Poland, Ale Browar. Generalnie uważam, że bardzo fajnie... Troszkę sobie Ale Browar zawłaszczył tych hopheadów, ale fajnie, no. Generalnie fajnie. Nuty owocowe. Owocowe, cytrusowe, troszkę fotolab, czyli taka lekka nuta octowo-owocowa. To może być też tutaj przy szyjce może jakiś ten, ale zwykle to jest ocet taki bardziej octowy, a tutaj jest taki właśnie fotolab. Bardzo ładnie się prezentuje. Może nie jest to shake, ale jest równomiernie zmętnione, jest takie złociste, świetliste. Tutaj taka drobno pęcherzykowa i średnio pęcherzykowa piana. Owoce. Nie czuję tej wanilii tak strasznie, powiem szczerze. Z wanilią to jest niestety tak, że najlepszy efekt daje nie wanilia dodawana w postaci tam lasek wanilii, czy tam wydłubywane z tych lasek, czy jakiejkolwiek innej, tylko po prostu beczka po bourbonie. Bo tam z kolei w dębinie są waniliny i te waniliny przechodzą najpierw do bourbonu, a to co zostanie przechodzi potem do piwa. I ten efekt waniliny daje efekt waniliowy. Nie bez przyczyny cukier wanilinowy ma udawać cukier waniliowy. Przy czym tam ta wanilina jest syntetyczna. No, spróbujmy. No, o ludzie,
Tutaj tą wanilię czuć w cholerę. Ale powiem wam, dla mnie ona trochę taka sztuczna jest. Nie, to jest mega waniliowe. Mega waniliowe. Jest jeszcze takie uczucie proszkowe na języku. Takie jakbym rzeczywiście, no nie wiem, pudrowe cukierki jadł, albo albo łyżkę takiego cukru pudru. No, to może nie do końca, bo cukier pudra akurat się... No ale pudrowe cukierki. Pudrowe cukierki waniliowe, to jest moje skojarzenie. Znaczy nie, żebym kiedyś takie jadł, ale w ogóle pudrowe cukierki albo takie, wiecie, dla dzieci czasem można kupić, czy dzieci kupują takie, że tam bransoletka z cukierków zrobiona, czy naszyjnik, to dziewczynki, nie? I to tak, takie to jest odczucie. Moim zdaniem... Mega intensywne odczucie tej wanilii. I mega odczucie takie proszkowe. Nie wiem, czy chłopaki tutaj się posłużyli prawdziwą wanilią, czy się posłużyli jakimś aromatem waniliowym, czy wanilinowym. Ale odczucie w ustach jest nieprzyjemne. Dla mnie ono jest nieprzyjemne. Jest takie proszkowe, pozostające na języku. No i takie przywodzące na myśl... Złe rzeczy, aromaty. Ja uważam, że po prostu, jeżeli nie da się uzyskać efektu naturalnie, to należy go po prostu olać. Nie próbować go osiągnąć aromatami. Znaczy wiecie, ja nie mówię, że tu są aromaty. Ja nie wiem, czy tu są aromaty. Natomiast smakuje to sztucznie. Natomiast znacie moje zdanie na temat piw z aromatami. Kto nie zna, to może obejrzeć film, dlaczego nie szanuję aromatów. To znaczy tak, z jednej strony efekt został osiągnięty, jest wanila, jest mega. Z drugiej strony, to ewidentnie mi tu coś przeszkadza. Przeszkadza mi albo ten aromat, albo mi przeszkadza coś innego, co daje odczucie takiej proszkowości. Cóż, no po prostu, nie moja bajka. Nie moja bajka. Nie, żeby to było nie do wypicia, ale... No kurde... Goryczka nawet jest. Nawet jest goryczka. Tak, bo o tym nie powiedziałem. Jest goryczka. Jest słodycz. Jest taka proszkowość. Jest ta wanilia. Chmielu cytrusowego, grejpfrutowego... Jest, w aromacie jest. Niby wszystko jest, co ma być. Ale nie moja bajka. Nie moja bajka. Może komuś to zasmakuje, ale mi to przeszkadza. No ewidentnie takie pudrowe, proszkowe uczucie na języku. Dziwne. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Nie wiem, od czego to może pochodzić. Tak jakby ta laktoza była tutaj wsypana i się nie rozpuściła. Tylko właśnie tak... O, laktoza ma takie coś. Właśnie. Nie cukier puder, tylko jak ważyłem kiedyś Milk Stout, to stwierdziłem sobie, spróbuję sobie, jak smakuje laktoza, nie? No i sobie nabrałem na łyżkę. Ona się obkleja cały język i ten... No to jest trochę takie uczucie jak no kakao, nie? Kakao też ma takie proszkowe... uczucie, po prostu oblepi wam cały język. Tak samo z tą laktozą. Więc takie może laktozowe, może przegięta jest ta laktoza tutaj. Nie wiem, ile tej laktozy tutaj dodano. No 5% z 12 to nie jest tak aż znowu mało. No nie wiem, dziwne piwo. Wasze zdrowie.